Chicago 19 roku temu. Rodzice moi kochani, to jest Janusz Nowak z Kościelis, ty z gazdą tego koła tutaj. I mama to Danuta Nowak, pojaśniówka z Gronkowa. Witam ciasteczka, szanowna żywi i wy łaskawieli goście. Przedstawiasz to się już nie muszę, bo z tym kawą wprawia syczka znacznie. Ja jedna z bliźniaczek, mamy brata Karola i siostrę Hanusię. Biorę udział w konkursie na klubowym, bo choć tu hajterzy gadają, za stylka ławę dziewczę tam są monotonne i powolne. Ale wiecie, ze w naszych zyłach płynie gorącko krew. Witam Wojsyczki, nazywam się Joanna Hebek. Niektórzy z Was mnie pewnie znają, bo już od 2 roków reprezentuję Związek Podhalan jako kandydatka na królową. Mój tata z Czarnego Dunajca, a mama z Podczerwonego. Mam jednego brata Adama i jako mama go to? Ze mosyczkie dzieci chałupie. Witajcie, syczka. Nazywam się Ania Smetek, mam 15 roków i urodziłam się w Ameryce. Mamy mam z Podhala, z Nowego Korku, właśnie z tego miasta. A ze ją tata pokochał i góra z znalazłem, to nie wozi i pilnuje, to była fajną góroleczką. Potem do drugiej klasy, do Myers High School. Ja jestem w najlepszej 10% studentów. Mam się Renata Marusarz, urodziłam się tu w Stanach, a rodzice pochodzą z Marusyny. Mam 15 roków, pochodzę do szkoły średniej. Tańcy mi śpiewam w zespole Wolni przez Związku Podhalan i ty się uczy na basa grać za swoje gronki. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Violeta Kreczek, mam 16 roku, urodziłam się w Ameryce, chodzę do 3 liceum w Revis High School. Uczę się dobrze, gram w teatrzyku szkolnym i w przyszłości chciałabym zostać pracować w medycynie, bo lubię pomagać małym i dużym.
technikę założenia sola. Mamy tu takie matki boskie. Cykla się idzie z nimi. Dziewczyny, nałożycie się, zwiększycie się, jedną, drugą, cykam równo z tyłu. Mamy zestaw numer 6 i pierwsze pytanie. Co to znaczy sąsiad? To jest miejsce, gdzie składowało się zboże. Zestaw numer 3. Co to znaczy siarczysty? Siarczysty to łaskie, mocne. Może być siarczysty mróz i mocny koń. Co to znaczy banować? Banować to znaczy załować. Ania wylosowała zestaw numer 1. Co to znaczy radzić? Radzić, doradzać. Pytanie numer 2. Na który szczyt w Tatrach w 1901 roku zniesiono żelazny krzyż? Jakie kwiatki rosną w Tatrach i są pod ochroną, które używamy na wzory do dekoracji strojów góralskich? Szarotki, złotogłów i dziewięciogórny. Przed nimi kolejną konkurencja. To będzie konkurencja za plecienią góralskiego warkoca. Możecie sobie pierwsze włosy podzesać, żeby równiczko było. Thank you.
będzie wyglądało. Dziewięć,
można wciąć, zrobić jakieś łaszczypek dobrego mamy. Yeah.
tylko rękę Bóg zapoczył za Twoje królowanie. Bo to wielki honor, nie ile do Ciebie, ale do nas wszystkich, do całego Związku Motala. Dziękujemy Ci. Nie pakuj, nie pakuj, bo wszystko jest dobrze. I z całego serca Ci dziękujemy za to Twoje piękne królowanie. Za to, że właśnie ta nasza królowa reprezentuje nos wszędzie i w tych sprawach takich głośnych, gdzie właśnie potrzeba tej pomocy, tego wsparcia finansowego, gdzie ona tego wszystkiego udzieliła. Wszystkim potrzebującym. Wielkie Ci Bóg za to. Aby ocenić ten wybór, trzeba było patrzeć na Syćku z Detalem, bo poziom był bardzo podwyższony. Może to i przez ten COVID co był, bo tu i tak nie był rok wybór. Tu musimy Syćka pamiętać, że każdy kandydatek musi nas reprezentować. Nie inną krudą, ale postawą, swoim byciem. I było to bardzo ciężkie dzisiaj tu do ocenienia, bo każdy z nich reprezentowała się pięknie, więc musieliśmy patrzeć na Syćku, na każdy ich ruch, jako przeszły po scenie, czy zaśpiewały, co tańczyły, no i jaką paradnie tańczyły. 36. wybory na kandydatkę na Królową Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Joanna Kula, przewodnicząca jury, Zofia Ustupska-Bobak, Halina Macura, Anna Kuna, Stanisław Bobak-Koziar oraz mąż zaufania Wacław Kalata przedstawia kandydatki na królową na rok 2022. Przepraszam. Trzecie miejsce Wioleta Greczek. Kandydatką na rok 2021-2022 została pierwsze miejsce Renatka. Joanna Kula, przewodnicząca jury, Zofia Ustupska-Bobak, Halina Macura, Anna Kuna, Stanisław Bobak-Koziar oraz mąż zaufania Wacław Kalata przedstawia. Trzecie miejsce została Elżbieta Stękała. Drugie miejsce Katarzyna Nowak. W 2021-2022 została pierwsze miejsce Katarzyna Lewek.